Sie haben sich in Ihrem Roman Wiesenstein. W swojej powieści Wiesenstein opisuje pan ostatnie 16 miesięcy życia Gerarda Hauptmana. Co pana tak zafascynowało w tej postaci? Ja, Herr Hartwig, Gerhard Hauptmann ist einer der bedeutendsten modernen Dichter Deutschlands oder Europas. Gerhard Hauptmann jest jednym z najważniejszych pisarzy naszych czasów. W Niemczech, a może nawet w Europie. Był laureatem Nagrody Nobla w roku 1912. Jako pisarz ma wielkie znaczenie. Był rewolucjonistą teatralnym, przede wszystkim przez Tkaczy. O trochę został zapomniany, ale... Napisałem też powieść o Tomaszu Manie i w tym momencie automatycznie pojawia mi się postać Gerharda Hauptmana, bo Hauptmann był rywalem Tomasza Manna i przez to zetknąłem się znowu z Hauptmannem. Zgłębiłem znowu temat jego życia i końca jego życia. A co pana najbardziej zaskoczyło w tej historii? Wszystko, muszę powiedzieć. Było kilka takich detali. No, na przykład to, że tutaj w willi Wiesenstein do Bożego Narodzenia roku 1944 obowiązywał nakaz noszenia fraków do kolacji. Damy musiały ubierać się w stroje wieczorowe. W kręgach burżuazji no nie było to niczym niezwykłym, ale w grudniu 1944 roku, w czasach upadku końca Śląska, wydaje się to absurdalne. Wtedy zadałem sobie pytanie, co to był za styl życia tu w Wiesenstein, gdy żył Gerhard Hauptmann w swoim późniejszym okresie, który jest mniej znany. I wtedy coraz bardziej zgłębiałem temat i musiałem ostatecznie opowiedzieć w swojej powieści Wiesenstein trzy historie. Koniec Gerharda Hauptmana, który tu zmarł w roku 1946, koniec II wojny światowej i koniec dawnego Śląska. Wszystko to się ze sobą łączy. Był to ogrom materiału. Chciałem jak najmniej wymyślać, dlatego bardzo mocno trzymałem się faktów i odtworzyłem tę historię. Jest to swego rodzaju przeminęło z wiatrem w realiach niemieckich. Pomijając pana uznanie dla dzieła Hauptmana, jego wierszy, jego późnej twórczości, jakie sprawiał on na panu wrażenie jako człowiek? Ja, er bleibt ein wenig unzugänglich. Das war vielleicht auch schon für seine Zeitgenossen. Pozostaje on postacią mało przystępną i takim chyba też był dla współczesnych. Jego myśl nie jest taka jasna jak u innych pisarzy, na przykład u Tomasza Manna. On meandrował w swojej poezji. Jego poezja jest bardzo wulkaniczna. Raz tu wybuchał wulkan, raz tam. A jako człowiek wydaje się, że był duszą towarzystwa. Tu w willi Wiesenstein dużo imprezowano. Bardzo chętnie bym w tym uczestniczył. Śmietanka kulturalna gościła tutaj. Serwowano wykwintne potrawy, dużo się piło i dobrze świętowało. Jakim był człowiekiem? No, chyba też zamkniętym w sobie. Jego wnętrze było dostępne dla niewielu. Był też osobą szukającą Boga, szukającą sensu życia na starość. I mimo swojej otwartości trzymał ludzi na dystans chyba. Gerhard Hauptmann to jego twórczość i tylko przez nią można go poznać. Es gibt ja sehr viele Mythen und auch sehr viele Erzählungen über dieses letzte. Istnieje wiele mitów i wiele relacji na temat tego ostatniego roku życia, na temat jego pogrzebu, jak jego zwłoki dotarły do Niemiec. Na podstawie jakich materiałów i jakich źródeł opowiedział pan ten rozdział? Grundlegende Quelle, der Zugang waren die Erinnerungen von Gerhard Pohl, bin ich noch in meinem Haus, wo die letzten Monate Gerhard Hauptmanns geschildert werden. Dann gab es andere Augenzeugenberichte. Aus Zeitungen habe ich sehr viel, aus Biografien über Gerhard Hauptmann. Und das Podstawowym źródłem są wspomnienia Gerharda Pohla, czy jestem jeszcze w swoim domu, gdzie opisane są ostatnie miesiące życia Gerharda Hauptmana. Istnieje poza tym sporo relacji świadków epoki.
Dużo korzystałem z publikacji prasowych, z biografii Gerharda Hauptmana. Cały ten materiał się uzupełniał, a czasem był też wewnętrznie sprzeczny. Istnieje taki fenomen, że nikt nie pamięta dokładnie. Ten dom Wiesenstein był też swego rodzaju Titanikiem, który tonął odświętnie oświetlony. W relacjach ocalałych z Titanika też znajduje się wiele sprzeczności. Kiedy jeszcze były dostępne łodzie ratunkowe i które? Czy muzyka, orkiestra rzeczywiście grała do końca? Wszystko to jest sprzeczne. Bo szczególnie w chwilach napięcia ludzie mają nieprecyzyjne wspomnienia. Z biegiem lat niektóre fakty stają się ważniejsze, a niektóre mniej. My sami nie posiadamy fotograficznej pamięci naszego dzieciństwa. Zawsze stawiamy inne akcenty. I starałem się na podstawie tych relacji trzymać się jak najbardziej faktów. Co rusz pojawiają się nowe szczegóły. Dostaję też listy od starych niemieckich Ślązaków, którzy dodają kolejne szczegóły do siebie. To się nigdy nie kończy. Na temat każdego poety można pisać biografię. Istnieją zapewne 3-4 tysiące biografii Juliusza Cezara i każda opisuje coś innego. Moja powieść Wiesenstein opisuje te wydarzenia z perspektywy 70 lat i próbuje jak najmniej wymyślać, bo wydarzenia same w sobie zapierają dech w piersiach. I tak jak w przypadku zatonięcia Titanika, pojawiają się pytania, kto przeżyje, komu uda się uciec, co z kapitanem Gerhardem Hauptmanem. Więc jest to mój hołd dla Gerharda Hauptmana i dla życia tutaj. Prezentuje pan swoją książkę po raz pierwszy przed polską publicznością. Jak pan myśli, czym różni się recepcja Hauptmana w dzisiejszej Polsce i co pana skłoniłoby podjąć dialog z polską publicznością? In Deutschland ist Gerd Hauptmann natürlich, vermute ich, erheblich bekannter als in Polen. Es gibt in Deutschland ungefähr 300-400 Gerd Hauptmann Schulen, 2000 Gerd Hauptmann Straßen. Przypuszczam, że Gerhard Hauptmann jest w Niemczech dużo bardziej znany niż w Polsce. Istnieje w Niemczech jakieś 300 szkół jego imienia, 2000 ulic. Nawet jeśli ludzie nie znają jego dzieł, jego nazwisko jest znane. Wielki pisarz, twórca tkaczy. W Polsce tkacze zapewne też są znani. Jest to sztuka teatralna znana na całym świecie. Spotkanie z polskimi czytelnikami i słuchaczami jest dla mnie bardzo ważne. Akcja powieści rozgrywa się w dzisiejszej Polsce, w Karkonoszach, krajobrazie, który ma za sobą straszne kryzysy. Także na skutek II wojny światowej, wymianę ludności. Budowanie mostów z Polską jest bardzo ważne. Polska jest bardzo ważnym sąsiadem Niemiec. Powinniśmy mieć dobre, braterskie stosunki, tak jak z Francją. Chętnie bym się do tego przyczynił poprzez rozmowy o Gerhardzie Hauptmanie. Jest to bardzo ciekawe, że ten niemieckojęzyczny poeta ma swoją ojczyznę obecnie w polskiej ziemi. Można wiele o tym opowiadać. A poezja i sztuka jest zawsze dla całego świata, a nie dla jednego narodu. To jest urok sztuki. Zatem jestem bardzo ciekaw pytań polskich słuchaczy i czytelników. I jestem miło zaskoczony wielką otwartością, z jaką w międzyczasie, albo już od dawna, możemy ze sobą rozmawiać. Często jest tak, że polityka w danym kraju jest daleko w tyle za ludźmi. Oft ist die Politik in allen Ländern viel weiter zurück, als die Menschen es sind. Vom Besuch in der Villa Wiesenstein und der Präsentation vor polnischem Publikum. Czy teraz, po prezentacji w Willi Wiesenstein przed polską publicznością, czy coś się zmieniło w pańskim spojrzeniu na swoją powieść, na wydarzenia? Czy pobyt tutaj, w miejscu wydarzeń, bezpośrednio wpłynął na pana? Erst einmal ist es magisch für mich. Ich reise in meinen eigenen Roman sozusagen. An diesen Ort, wo spielt, das ist ungeheuerlich, das hat man selten. Das macht mich sehr glücklich, gibt Kraft. Po pierwsze, jest to dla mnie magiczne przeżycie. W pewien sposób podróżuję w głąb mojej własnej powieści. Jest to niesamowite. Rzadko się to zdarza. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Daje mi to siły. Tutaj, w Willi Wiesenstein, można odkryć wiele szczegółów na temat Hauptmana, które może w przyszłości użyję.
a nie odnośnie tej powieści. Choćby to, że powrócił tutaj mebel otomana, szezlong, który odgrywa pewną rolę w mojej powieści. Ja wiedziałem, że ten mebel istnieje. Gerhard Hauptmann na nim leżał. Leżał na nim również po śmierci. Ale teraz jest tutaj i go widziałem. Jest to coś zupełnie innego. To tak jak napisać książkę o Pompejach i potem być pierwszy raz w Pompejach. I na raz wszystko zaczyna przemawiać. To wzmacnia wrażenie. Jak wrócę do Niemiec, na pewno dużo ludzi będzie mnie pytało o pobyt tutaj. I wtedy będę mógł opowiedzieć o gościnności w willi Wiesenstein, która widocznie przyciąga coraz więcej zwiedzających z Niemiec, Polski, Holandii, Francji. I jest ich coraz więcej. I że muzeum powiększa się z czasem o kolejne pomieszczenia, jak się dowiedziałem. Na przykład słynny basen Margarety Hauptmann, który stał się później archiwum. Albo słynna piwniczka na wina Gerharda Hauptmana. Sprawa się rozwija i jest to bardzo dobre. Często jest to kwestia środków pieniężnych. Może Republika Federalna Niemiec pomaga, państwo polskie czy województwo. I widać, że tu na miejscu kultura trwa. Kultura przetrwa kryzysy. Ona trwa na miejscu i tworzy miejsca spotkań. I o tym będę opowiadał w Niemczech z entuzjazmem. Und das werde ich auch in Deutschland eben so begeistert erzählen.